Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w AeroCops. No, jesteśmy sobie teraz po szóstym wyczerpującym odcinku, po trzeciej misji i teraz będziemy sobie grać w Niemcach. Tak w ogóle, okej, okay, dobra. Guter Hansi Klaus, imiona takie typowo niemieckie, bardzo fajnie. Ponownie te same bronie, te same ludzie. Spróbujmy sobie przelecieć klawisze. O, rzuciłem sobie granat. Teraz w ogóle sobie do jakichś smurfów strzelam i właśnie granatem podrzuciłem mojego gościa. Bardzo dobry początek misji. A sobie tak troszeczkę taktycznie spróbuję bardziej pograć. Na ile mi tylko gra pozwoli. O, fuck. Trafił mnie. Ciekawe, skąd wiedział, że tu jestem. O, fuck. Zaporowy! Aha, moi mnie nie followują. A tu coś z shotgunem wyszło. Gościu, znasz to? Trafiłem? Wow, i to ilu? Ten granat tu celowałem. Wyszło lepiej niż sobie wyobrażałem. O, ten gość, co jest daleko, ciekawe czego. Ustrzeliłem go pewnie, przecież to jest tylko tyle, że. Wow! Ta gra to się z zombie mi strasznie kojarzy. Też się tak bije do takich bezmyślnych ludzików. Kurde, jakiś snajper? Ta, pewnie gość jest w innym budynku i przestrzeliwuje ściany. Innej opcji nie widzę. No, wątpię, żeby co innego było. W ogóle teraz mam 11 magazynków, wcześniej miałem mniej. Wcześniej miałem 10. Są nawet ziomki teraz z kamizelkami kuloodpornymi. No, się tam chowają daleko. Gościu się wycofuje cały czas. Nic, idę teraz za wana się chować. Jako osłonę, żeby mi posłużył. No, spisuje się póki co dobrze. Gdzie mam iść? Mam tylko jedną drogę chyba, tak? Tak. O, tu tylko auto są porozstawiane. Ciekawa mapa. O, teraz czuję się, jakbym grał w kurkę wodną. O, trafiłem. My się tak pojawiają, nic się nie dzieje, tylko sobie tak strzelam. Do takich biernych istotek małych. A chcę teraz się przeturlać, ale to jest chyba tylko dozwolone w momencie, kiedy gra sobie tego życzy. Nie mam pojęcia po prostu, jak turlanie działa. Tu mi z lewej wyskoczył. Mogę mu nogi rozpaćkać? Nie. A ich tu jest nasrane. Ciekawe, czy to też są terroryści. No, wychyl się. O, żadna kula nie trafiła. A to ci zaskoczenie. Żadne. O, gdzieś tu jest. Okej, zginął. Tam kolejni wychodzą. Oho, z lewej mi wyszli. Dobra, załatwiłem ich. A teraz co się tutaj dzieje? Okej, kolejne trupy. O, tamten co tak się fajnie, jestem gdzieś za autkiem.
Ktoś tu ładuje mocno, tylko nie wiem skąd. Może stąd, gdzieś tu jakiś taki fajny pan jest. Nie ma nikogo. No nic, ciskamy dalej, bo tutaj nic się raczej ciekawego nagle samo nie wydarzy. To trzeba przejść kawał drogi i wystrzelać te ludzioki. Którzy wszyscy, gdzie wszyscy wyglądają identycznie. Żaden się nie wyróżnia. Okej, coś teraz za daleko mogłem przejść. No już niedługo. Chowając się za osłonami życia mam tak sobie. Mogłoby być więcej. Ale i tak więcej niż jakbym sobie leciał na pałę. Bo i tak sporo dostaję, pomimo tego chowania. Pseudo. Nie wiem co on z tym shotgunem robi na takie odległości. Jak się tu dało przełączyć do first person widoku. Do pierwszoosobowego. To by było sympatycznie. Tak w ogóle to duża ta mapa? Ojejku, nie widać całej. Jest długa, ale czy duża to jeszcze to zaraz się okaże. Bo fajnie by było ją tak szybciej skończyć, bo poprzednie mapy wychodziły na dwa odcinki równo. I to tak jeden odcinek był dość dłuższy przeważnie. Albo na jeden duży, tak w przypadku pierwszego odcinka. A i tak to rozdzieliłem. Kurde, teraz troszeczkę berwa mnie potrzebnie. W ogóle tu można po autach chodzić, co za jakie to piękne. Skakania nie ma, można po aucie wejść. Schowam się za drzewem, tak taktycznie. Nic tu nie ma? Pusto? O, jest coś. Zrespili się. Tak trochę opóźnieni. A ich tam wytnę. Raz. Dwa. Gdzie jest trzeci? Po co to wstał jeden? Czy on był jeszcze tam jeden? Bo shotgun często, nawet na długie, nieważne jak odległość, on powala. I to powalenie nie zwiastuje śmierci. Jedynie to, że zaraz w najmniej oczekiwanym momencie się ten łebek pojawi i zacznie do nas naparzać z tego, tej purkawki. Bo bronią czegoś, co wydaje taki dźwięk, nie nazwę. No, oni tutaj fajnie się w linii ustawili teraz. Kurde, idę już kolejny. Ja sobie wyszedłem, żeby było na auto, żeby był mniej widoczny. On to jest taki zwód taktyczny, on myśli, że ja się nie wiem, w ogóle zrobię jakieś coś głupiego, a to jest wszystko zaplanowane. Tylko nie mam do końca pomysłu, jakbym miał to niby wykorzystać. Znaczy ja mam wtedy większe... On myśli pewnie, że o to nie będę strzelał, bo nie wiem o co chodzi, no nie? Ale ja tutaj w tym momencie puszczę mu taką seryjkę piękną i on sobie ginie na miejscu. W moich myślach to bardziej sensownie brzmiało. Tu się coś świeci. Oni się w ogóle świecą na tej misji. Gdzie indziej to ich widać nie było, tu się świecą. Nie mówię oczywiście, że to źle czy coś, to bardzo fajnie. Ile to ułatwia. No przybliżenie po byku tak w ogóle. Okej, kolejny gościu rozwalony. Zaraz tu mi wybiegnie, tak? Oj, to ich sporo wybiegnie. Jak ty szybko zmienił cel? O, znowu jakiś snajper. O, w mordę, faktycznie on tam jest. Ale Bayer, fajnie tak sobie stał. To co tam w prawie widzę, skoro mam iść w lewo? A nie, z prawej. Aha, to ogólnie mam ten teren teraz penetrować. No tak trochę lipa, bo jestem tak odsłonięty. Super. Fajnie, że stanęli w linii, to dwóch sobie zabiłem szybko. Bez zbędnego machania celownikiem. Widzę, ten płot tutaj też jest taki
Dość szczelny, więc się nie boję, że oberwę. Ho, ho, ho. Okej, on gdzieś biegł. Pewnie po bóg, ja go zabiłem. Biedaczek. No ale no taka kolej rzeczy, ktoś musi zginąć. O, w mordę. No wychylcie się, jest coś z lewej, nie ma. Chodzimy za 3, 2, 1. Mleczny start. A się rozstawili, że wszyscy widzieli granat, ale nikt od niego nie oberwał. Spryciarze. A to ja się wpytoli tam do środka i... Chcieli tu człowieku grać. Widzę, że to jakiś nieśmiertelny pan, to już go nie będę do niego strzelał, szkoda amunicji. W ogóle mi się teraz magazynki, coś mniejsza ilość. Nie wiem, clips to nie wiem, po ile to magazynków zawiera, ale widzę, że dużo. Bo to rzadko się ta liczba zmniejsza. U clips, to mogą być też takie te, ale... Znaczy, ja przeładowuję też dość często, nie wtedy, co mi się kończy już faktycznie amunicja. To się sumuje, czy tam... Pewnie jak stracę magazynek do końca, to wtedy mi się ujmuje, a jak ten, to nic się nie dzieje. To tak jakbym tracił magazynki, ale nie amunicję do nich. A się pięknie zrespili. To takie linie, tak mogą sobie ich wytłuc. Fajnie na respa wszedłem. Szkoda, że nie ma to jak w Tibi, że się blokuje respa, jak się na nim jest. Później wszyscy drą mordę, że blokujesz respę i się mopki nie respią. To są piękne czasy. Kto mnie tam ładuje w plecy, co? Gdzie jesteś, cwaniaczku? Zaraz tak kopię do dupy. Albo z przodu mnie to uładował, tylko że tak przeleciało. Tak, było trzeba wyjść. Dobry pomysł, wyszedł z jednym nabojem, strzelił i przeładowywuje na wprost mnie. Dobrze, to przeciwnik, a nie mój. Chociaż moi to samo robią. Oj, bardzo otwarty teren, nie podoba mi się to. Wolę być choć trochę osłonięty. Tu ktoś strzelał, ale nie wiem skąd. No zatem w gównem jest. Zrobił uniki, uniki, zabije go granat, granat go zabije. Nie zabił go granat. To musiałem ja to zrobić. A jak lubię, jak oni tak wychodzą. Jeszcze nie zdążył trafić, bo oni często lubią sobie trafić tak dość szybko. Co? Co? Ten poziom był 15, 13 minut. Serio? W sumie dobrze. O, jak rozstawieni. Mogę aha, mogę poruszać. Jak ja to lubię. Jak nie jest wyłączone sterowanie w momencie, gdy ja już sobie tam... A, chodzić już nie mogę. A wstać? Mogę. Dobra. A jak strzeliłem, to już się ten wyrzuciło z misji. No, okej. Okay. Oj, kolejna misja. Gdzie jesteśmy teraz? Nie wiem. Pepe, Miguel, Julio. To co to, Meksyk? Mniejsza z tym. W każdym razie komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.